W dniu dzisiejszym około godziny 12 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Ząbkowicach Śląskich wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Lutomierz doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Do zdarzenia niezwłocznie zadysponowano 3 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, jednostkę OSP Lutomierz, OSP Stoszowice, OSP Przedborowa oraz OSP Budzów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy pożar, który rozwijał się w pomieszczeniu kotłowni. Nasze działania polegały na podaniu jednego prądu gaśniczego wody w natarcie, co prowadziło do lokalizacji oraz zgaszenia pożaru oraz jednocześnie wdrożeniu działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy względem poparzonej kobiety, lokatorki tego budynku oraz jej 7-letniej córki, która znajdowała się również. Córka nie odniosła obrażeń, natomiast poszkodowana kobieta ma poparzenia drugiego oraz pierwszego stopnia twarzy, rąk oraz nóg. Na miejsce zdarzenia z uwagi na stan poszkodowanej zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowiowego i w trakcie pomogliśmy jeszcze w zabezpieczeniu miejsca dla lądowania tego śmigłowca w trakcie procedury przekazania poszkodowanej.